Nie pamiętam, kiedy ostatni raz doznałem tego uczucia. Uczucia palącego się pod nogami gruntu. Ale na pewno było to dawno. Siedziałem w kuchni oparty o kuchenny blat. Obok mnie towarzysz Daniels, który pozwalał mi skupić myśli i wszystko przeanalizować. Może to brzmi dziwnie, ale alkohol właśnie tak na mnie działał. Poprawiała mi się koncentracja, potrafiłem lepiej myśleć. Nawet rozważałem opcję, aby wypijać kilka drinków przed morderstwem, ale nie. Obawa, że przez alkohol mógłbym popełnić jakiś błąd, zdecydowanie przeważała. Zachodziłem w głowę, czemu do jasnej cholery nie sprawdziłem tej piwnicy. Czemu nie oświetliłem latarką i nie upewniłem się, że nie leży tam żadna życiowa spierdolina. Teraz to już pozamiatane. Nie mogę nic zrobić, tylko czekać. Poza tym nawet jeśli mnie widział, to co? Co mógł dostrzec taki narkoman kulący się w ciemności? Gościa w cylindrze i białej masce. Tylko tyle. Tylko. Albo aż tyle. Natychmiast roześlą ostrzeżenia przed gościem w białej masce i kapeluszu. Może nagle znajdzie się jakiś świadek, który gdzieś widział takiego kogoś. Może zaczną wypytywać każdego sprzedawcę białych masek w kraju, komu sprzedali swój towar w ciągu ostatnich 10 lat. To brzmi jak jakaś groteskowa wizja, ale tak mogło być. Dopiłem spoczywającą na dnie szklanki whisky i otarłem usta. Podniosłem się z miejsca i ruszyłem schodami w górę, prosto do gabinetu mojej żony. Elizabeth spała już od 2 godzin, lecz nie zaszkodzi się upewnić. Uchyliłem drzwi sypialni i zajrzałem do środka. Spała, oddychając równomiernie przez nos. Cofnąłem się, zaglądając też do pokoju Tima. Maluch leżał wtulony w pluszowego miśka. Kochany malec. Był taki słodki. Mimo, że ma już 11 lat, dla mnie wciąż jest pociesznym niemowlakiem. Zamknąłem drzwi jego pokoju i skierowałem się na drugi koniec korytarza, gdzie znajdowały się gabinety mój i Elizabeth. Złapałem za klamkę i delikatnie otworzyłem drzwi. Wszedłem do środka, zostawiając je otwarte. Wolałbym słyszeć, gdyby moja żona się obudziła. Podszedłem do biurka, na którym stał jej laptop. Wiedziałem, że trzymała na nim różne służbowe pliki i dokumenty. Dodatkowo policja, prokuratura i wszystkie tego typu instytucje prowadzą ewidencję online. Wystarczy wpisać swój login i hasło i ma się dostęp do całej bazy danych. Tak jak w szkołach są dzienniki elektroniczne, tak w prokuraturze mogą być elektroniczne kartoteki i akta. Włączyłem komputer i zaczekałem na ekran logowania. System poprosił mnie o podanie hasła. Nie, nie był to dla mnie nagły problem. Hasłem była moja data urodzenia. Liz nie miała przede mną tajemnic. Poza tym wiedziała, że nie mam potrzeby zaglądać do jej laptopa. Mimo to było to zabezpieczenie na wypadek kradzieży lub zguby. 15.01.1975. Po chwili zobaczyłem tapetę, na której od ucha do ucha uśmiechała się Liz, Tim i ja. Zdjęcie zrobione 2 lata temu na wakacjach na Florydzie. Piękne czasy. Musimy to powtórzyć. Ale teraz do rzeczy. Otworzyłem folder dokumentów i zacząłem przeglądać wszystkie podfoldery. Kurwa mać. Było tego w chuj, a nawet jeszcze więcej. Gdybym miał to przeglądać pojedynczo, tygodnia by mi nie starczyło. Trzeba inaczej. W polu wyszukiwania wpisałem Susan Barclay. To w końcu o jej morderstwo się rozchodziło. Przeszukiwanie dysku trochę trwało. Obserwowałem pasek postępu, który został zastąpiony komunikatem brak wyników. Kurwa, jak to brak wyników? Usunąłem imię, zostawiając samo Barclay. To tylko system i czasami może ześwirować. Niestety, efekt był taki sam. Obok laptopa leżał pendrive. Istniała szansa, że materiały tej sprawy nie zostały jeszcze zgrane. Włożyłem go do portu i powtórzyłem wyszukiwanie. Brak wyników. Kurwa. Zatem akta są dostępne tylko w bazie internetowej.
Uruchomiłem przeglądarkę. Elizabeth dodała stronę logowania do zakładek. Tutaj pojawił się jednak problem. Login i hasło. Przeglądarka nie zapamiętywała haseł, dlatego nie było opcji odzyskania. Nerwowo stukałem palcem o blat biurka. Wiem, że Elizabeth nie należy do osób z dobrą pamięcią do takich rzeczy jak hasła i loginy. Zazwyczaj używa jednego do wszystkich kont pocztowych, do Facebooka i Twittera. Niestety, nie znałem go. Usłyszałem cichy szmer dochodzący z sypialni. Wstrzymałem oddech, nasłuchując dokładniej, lecz mych uszu nie dobiegł już żaden dźwięk. Wpatrując się w przestrzeń korytarza, kątem oka dostrzegłem leżącą na krześle torebkę. Wstałem i ruszyłem w jej stronę. Na samym wierzchu leżał kalendarz. W nim Elizabeth notowała dosłownie wszystko. Ja byłem tym bardziej cywilizowany, bowiem swoje zapiski prowadziłem tylko i wyłącznie w telefonie. Liz była tradycjonalistką. Musiała mieć długopis, musiała mieć papier, musiała ręcznie zapisać. To była moja jedyna nadzieja. Otworzyłem notes na pierwszej stronie. Nawet nie sądziłem, że będzie to aż tak łatwe. W górnym rogu widniało bowiem Liz 2203, a pod spodem WS 1975. Modliłem się, aby te dane były poprawne. Wróciłem do komputera i wpisałem odpowiedni login i hasło. Po chwili zostałem powitany przez wirtualną bazę danych prokuratury miasta Nowy Jork. Nie chciałem tracić czasu na ręczne przeszukiwanie interfejsu i zabawę w szukanie igły w stogu siana, dlatego od razu kliknąłem w polu oznaczonym lupą, wpisując Susan Barclay. Po kilku sekundach wyskoczył jeden folder. Odczułem ulgę. Otworzyłem go, przeglądając zawartość. Pierwsze były zdjęcia z miejsca zbrodni. Ciało Susan znalezione dokładnie w takiej pozycji, w jakiej ją zostawiłem. Zbliżenia na twarz, dłonie, gardło, plamy krwi oraz leżącą prezerwatywę. Doskonale wiedziałem, jak to wyglądało, dlatego pominąłem ten etap, przechodząc do notatek służbowych. Wzrokiem skanowałem opis miejsca zbrodni i zdarzenia. Zanotowano wstępne opinie koronera. Na samym dole widniał zapis na temat świadka. Anthony Decker, lat 24. Miejsce zameldowania, ulica Hapleton Street 32. Data przesłuchania, 4 maja. Czyli dzisiaj. Kliknąłem ikonę wyloguj. Wyczyściłem historię przeglądania i zamknąłem laptopa. Cóż, moja bezsenność właśnie się objawia. Pora na nocny spacer. Zszedłem do garażu. Z szafki wyjąłem reklamówkę z maską, rękawiczkami, nożem i cylindrem. Założyłem buty, które nosiłem tylko w jednym i konkretnym celu. Chwyciłem za kluczyki do auta, jednak przypomniałem sobie o kilku szklankach Danielsa. Jazda po alkoholu z maską i nożem w samochodzie nie byłaby zbyt rozsądnym posunięciem. Kurwa, robi się problem. Teraz znowu wszystko analizowałem. Rozważałem każdą drogę, każdy wybór. Telefon po taksówkę odpada. W razie czego wystarczyłby jeden billing, aby sprawdzić, że w noc zabójstwa William Spencer zamawiał taksówkę w środku nocy i prosił o kurs na Hapleton Street. Najbliższy postój był jakieś 10 minut piechotą stąd. Dam radę. Marszowym krokiem zmniejszę ten czas o kilka minut. Bez chwili wahania wyszedłem drzwiami garażowymi, ruszając w stronę postoju. Krocząc chodnikiem, dopadła mnie jedna myśl. Skoro owy Decker mieszkał przy Hapleton Street, co u diabła robił w piwnicy znajdującej się kilkanaście przecznic dalej? Jeśli był pod wpływem środków odurzających, mógł zostać zatrzymany na komisariacie do momentu przesłuchania. Kurwa, za dużo tych wszystkich opcji. Za dużo niewiadomych i za dużo ryzykownych decyzji. Wiedziałem jednak, że nie mam innej możliwości.
Mogę zrobić to teraz, albo odpuścić i pozwolić, aby ten dupek opisał, kto zamordował Susan Barclay. Wtedy stanie się pewne, że moja maska i kapelusz staną się bezużyteczne. A na to nie mogłem pozwolić. Za bardzo się do nich przywiązałem. Po chwili wsiadłem do jednej ze stojących na postoju taksówek. Dobry wieczór. Powiedziałem spokojnym głosem. Dobry wieczór. Gdzie wieziemy? Thompson Street. Już się robi. Nie podałem dokładnej ulicy, aby uniknąć jakichkolwiek powiązań. Potem się okaże, że doszło do zabójstwa i prosimy wszystkich świadków o zgłaszanie się. I co? Przyjedzie taka tłusta paruwa tą żółtą taksówką i powie: ja wiozłem takiego jednego na Hapleton i to było właśnie w noc zabójstwa. Tak, oczywiście, że kurwa wiem, jak on wygląda. Niepotrzebne mi takie ryzyko. Wolałem wysiąść przecznicę dalej i dotrzeć do miejsca pieszo. Ależ gorąca noc nam się trafiła, aż strach pomyśleć, co będzie latem. Kurwa, przyznam, że już dawno nie jechałem taksówką, ale czy ci kierowcy zawsze muszą gadać o pogodzie? Oglądał pan mecz Yankeesów? Ja pierdolę, z deszczu pod rynnę. Jak nie pogoda, to baseball. Naprawdę nie wiem, czemu ludzie podniecają się tak tym baseballem. Dla mnie to całkowity idiotyzm. Owszem, jako przykładowy, wzorowy, podręcznikowy wręcz ojciec kupiłem Timowi kij i rękawice. Czasami stajemy w ogrodzie i rzucam mu tę zszywaną piłkę. Ale to jest zabawa. Tak samo jak kopanie piłki czy rzucanie jej do kosza. Ale żeby kurwa stary chłop fascynował się takimi pierdołami, to już porażka. Niestety nie oglądałem. Oj, to żałuj pan. Rodriguez jak przypierdolił, to mało tej piłki w kosmos nie wyjebało. Mówię panu, piękne uderzenie. Cieszę się. Chapman mógł się trochę lepiej przyłożyć do rzutów, ale i tak daliśmy radę. Kibicuje pan? Oczywiście. Dzień i noc. To tak jak ja. Yankeesi górą! A idź ty kurwa w chuj. Mogłem wsiąść do drugiej taksówki. Ale kto wie, co by mnie tam spotkało. Może fan Chicago Bulls albo Los Angeles Lakers. I co wtedy? Słuchałbym o koszykówce. Na szczęście po kilku minutach byliśmy już na miejscu. Zapłaciłem za kurs $20. Pożegnałem się okrzykiem Yankeesi górą i ruszyłem w stronę Hapleton Street. W drodze układałem plan działania. Musiałem wziąć pod uwagę wszystkie opcje. Mógł być w domu sam. Mógł być pilnowany przez policję. Mogło go też w ogóle nie być, tylko kisił dupę na komisariacie. W końcu dotarłem pod numer 32. Był to blok pojedynczych mieszkań, niezbyt dobrze wyposażonych i nie wyglądających luksusowo. Drzwi były podrapane, zaś murarz z czerwonej cegły nie dodawał uroku całemu miejscu. Rozejrzałem się wokół. Nie dostrzegłem żadnego radiowozu ani auta, które mogłoby należeć do nieoznakowanych służb. Przyjrzałem się oknom, próbując znaleźć jakikolwiek dowód tego, że Decker może być w środku. Niestety, okna były pozamykane, zaś w środku panowała ciemność. Przeszedłem na tył bloku, gdzie znajdowały się wyjścia na zaplecze zapełnione kubłami na śmieci. Zazwyczaj drzwi te prowadziły do kuchni, co ułatwiało wyrzucanie śmieci. Tutaj również wszystko pozamykane. Jeżeli miałbym się włamywać, zdecydowanie rozsądniej byłoby to zrobić z tej strony. Za moimi plecami rozciągał się solidny mur, zatem nie narażałem się na jakichkolwiek świadków. Kurwa, naprawdę nie wiedziałem, co robić. Iść zapukać we frontowe drzwi? Włamać się od tyłu? Jeżeli jest w środku, mógłbym nie usłyszeć. Wybieram mniej ryzykowne rozwiązanie. Wracam w stronę głównej ulicy. Staję naprzeciwko drzwi oznaczonych numerem 32 i kilkukrotnie uderzam w nie pięścią. Cisza. Po chwili uderzam ponownie, nasłuchując niosącego się po całym wnętrzu echa. Kto tam? Słyszę cichy, lekko wystraszony i cienki głos mężczyzny. Anthony Decker, Charles Spencer, prokuratura Nowy Jork. Uznałem, że mógł zapamiętać nazwisko mojej żony. To doda realizmu i uwiarygodni moją obecność tutaj. Grozi panu niebezpieczeństwo. Musi pan pojechać z nami na posterunek. Zapadła cisza.
Po chwili drzwi się otworzyły, zaś moim oczom ukazał się mizerny i wychudzony blondyn. Nigdy nie powiedziałbym, że ma 24 lata. Wyglądał co najmniej na 45. Śniada pomarszczona skóra, podkrążone i napuchnięte oczy, kościste palce, żółte zęby i popękane usta. To kurwa narkotyki robią z ludźmi. Pierdolony ćpun. Dobrze, że pozbędę się tej zasranej mendy z tego świata. Decker odsunął się od drzwi, wpuszczając mnie do środka. Dynamicznym krokiem przekroczyłem próg. Co się stało? Wydukał swym mizernym głosikiem. Obawiam się, że morderca dowiedział się, że nie był sam w piwnicy. Mówiąc wprost, dowiedział się o panu. Skąd? Mieliście mnie chronić. Dlatego tu jestem. Za chwilę zabiorę pana w bezpieczne miejsce. Dokąd? Mówiłem już, na posterunek policji. Proszę zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. Zaczekam tu na pana. Po tych słowach Decker odwrócił się i ruszył w stronę kuchni. Słyszałem dźwięk otwieranych szuflad, brzęk jakichś sztućców i metalowych przedmiotów. W tym czasie z trzymanej w dłoniach reklamówki wyjąłem rękawiczki, maskę i cylinder. Upewniłem się, że drzwi są zamknięte i nikt nam nie przeszkodzi. W mieszkaniu panował mrok, bowiem Decker nie zapalił żadnego światła. Jedynym było to rzucane przez uliczne latarnie. Już jestem, oznajmił Decker stając w progu. W tym momencie dostrzegł mnie w białej masce i cylindrze na głowie. Upuścił trzymaną w rękach torbę. Jesteś strasznie naiwny, Decker, wiesz? Na twoim miejscu byłbym o wiele ostrożniejszy. Aż dziwne, dlaczego jedyny świadek morderstwa nie został zatrzymany do momentu przesłuchania. Możesz mi to wyjaśnić? Dobra, nie wysilaj się. Dragi zrobiły ci gówno z mózgu. Masz 24 lata, a wyglądasz jak kupa gówna. Jesteś takim samym gównem jak ta dziwka, którą zajebałem w piwnicy. Zastanawiam się tylko, po kiego wała w niej się znalazłeś. To jakaś melina narkomanów? A może byłeś tak napruty i nie pamiętasz, że w ogóle tam byłeś, co? Nie. Zamknij mordę. Nie będę marnował czasu na byle ćpuna. W tym momencie Decker odwrócił się i rzucił do ucieczki. Spodziewałem się tego, co nawet ułatwi mi zadanie. Zawsze lepiej zajść ofiarę od tyłu niż ryzykować atak frontalny. W dodatku wiedziałem, że takie chuchro nie będzie w stanie mi się przeciwstawić. Ruszyłem za nim. Decker dobiegł do drzwi kuchennych, gorączkowo próbując odsunąć zasuwę trzęsącymi się dłońmi. Spokojnie, niczym polujące zwierzę, podszedłem od tyłu i chwyciłem go za głowę, przystawiając nóż do gardła. Naprawdę nie spodziewałem się, że wystawi mi się tak łatwo. Pożegnaj się, Decker. Twoje problemy właśnie się kończą. Po tych słowach przeciągnąłem ostrze po jego krtani. Ciepła krew trysnęła na drzwi. Jego wątłe i delikatne ciało ogarnęły drgawki. Dla pewności zanurzyłem ostrze noża w jego klatce piersiowej. Musiał być już martwy, bowiem jego ciało nie zareagowało w żaden sposób. Po chwili rozluźniłem uścisk, pozwalając Deckerowi upaść na podłogę. Spojrzałem na jego szeroko otwarte usta oraz powieki, które powoli opadły, kończąc jego parszywy żywot. Odsunąłem zasuwę drzwi kuchennych i wyszedłem na zewnątrz. Nie mogę zrobić nic więcej. Schowałem zakrwawiony nóż wraz z rękawiczkami i maską do reklamówki. Następnie udałem się do oddalonego dwie przecznice dalej postoju taksówek. Pora wracać do domu. Do Elizabeth. Do Tima. Opracowanie wersji dźwiękowej dla kanału Mystery TV Studio.